Cześć wszystkim. Stwierdziłam, że dzisiaj postaram się Wam nakręcić, co robiłam przez cały dzień. Idę do fryzjera zrobić w końcu pasemka, bo zobaczcie, jakie mam piękne już odrosty. Jak jesteście ciekawi, co mam na ustach, to jest moja nowa pomadka z Slika w kolorze Amped. No i mam nadzieję, że coś Wam pokażę. Na mieście jest Christmas Market. Taki kiermark, tak? Kiermark? Nieważne. Świąteczny, także mam nadzieję, że to Wam pokażę. No i zobaczymy, co się postaram Wam nakręcić. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Dlaczego macham? Jeszcze się zobaczymy. Chciałam Wam pokazać, co jem na śniadanie. Przepraszam. Ja używam, że tak Wam pokażę, ja używam tych porridge z Flavins, Quick Oats Natural i skład Wam chcę pokazać. No ale jak tu widzicie, skład jest 100% whole grain oats, nie ma tu cukru, nic tutaj nie ma, przychodzi to w takich saszetkach, dolewa się mleka, wsadza się do mikrofalówki na 2 minuty i ma się piękną owsiankę. No więc tak wygląda moje śniadanie. Mam herbatę z mlekiem i to jest właśnie ta owsianka. Dodałam tutaj starą trochę jabłka, dodałam cynamonu, no i bardzo często też dodaję rodzynek, ale rodzynki mi się skończyły. No, także idę się zajadać. Właśnie weszłam do przymierzalni, znowu jestem pomógka i znalazłam, jeszcze cała moja kurtka, ale znalazłam taki sweterek, taki w New Looku, przeceniony, patrzcie, z 30 euro na 15 i chyba go kupię, przyniosłam tylko do przymierzalni, tylko żeby przymierzyć zobaczyć, ale chyba kupię. Chcę Wam pokazać ten kiermasz, czy tam kiermarek, czy jak tokolwiek się nazywa. Moja mama przyjeżdża do miasta, więc może ona trochę kręci, jak ja tam marzę. Zobaczymy. Mogłabym praktycznie tak was nagrywać. No więc zobaczymy. A patrzcie, kupiłam sobie nową kurtkę zimową. Mam nadzieję, że wytrzymam polskie mrozy w styczniu. Taka długa, ta parka cała, ma skórzane rękawy, z tyłu jest taka dłuższa i ma taki wielkaśny kaptur, słuchajcie. No, więc jest właśnie dość fajny. Podobają Wam się moje włosy? No, więc zobaczymy, czy Wam coś pokażę. Miejmy nadzieję, że tak. I przymierzę ten sweterek, ja Wam pokażę zaraz, jak wygląda. Przymierzyłam ten sweterek, ale przymierzyłam go na swoją bluzkę i tu widzicie, mam bluzkę pod spodem i napisy w ogóle widać. Myślałam, że on jest trochę dłuższy i wygląda w nim coś na grubo. Ale chyba i tak kupię. To podoba mi się. Śpiewały, ale już nie śpiewają. Może będą jeszcze Właśnie wróciłam z miasta, jestem padnięta, nie zdążyłam Wam, znaczy nie zdążyłam, no nie zdążyłam Wam pokazać tego Christmas Market, bo
Już kończył mi się parking i musiałam wracać do samochodu. No, także teraz mama coś tam gotuje na dole. Pokażę wam, co będę miała na obiad, bo jestem taka głodna. Lunchu dzisiaj nie zjadłam i normalnie. Strasznie jestem głodna. A później idę do kina na postę, co się nazywa chyba Kraina Lodu. Mam nadzieję, że bajka będzie fajna. Słyszałam dużo dobrych opinii. Będę czuła się jak małe takie dziecko na bajce w kinie. No, więc zobaczymy później, jak to wyjdzie. Na obiad mam ryż z jogurtem i jabłkami. Normalnie nie mogę się doczekać. Nie wiem, czy będzie coś widać, bo już jest ciemno i mam zasłonięte zasłony i mam tylko włączone tutaj światło jedno, ale idę do kina na... Chyba mówiłam, bo w postaci się chyba nazywa Kraina Lodu, tak? Coś takiego, nie wiem, bajka jakaś. Muszę ze sobą wziąć okulary 3D, bo jak ich nie będę mieć, to więcej będę musiała zapłacić za bilet. Przybrałam się trochę i nałożyłam ciemniejszą pomadkę. Leginsy mam te same, co na sobie wcześniej. Bluzkę tylko mam inną. Założyłam snuda. Jest już zimno i nie wiem, czy będzie widać mój makijaż. Mam tylko ciemniejszą pomadkę i trochę poprawiłam swój makijaż. Dam więcej korektora pod oczy. Poprawiłam cień. I poliki poprawiłam. Nie wiem, czy to będzie widać, czy nie. Jest widać mój bałagan z tyłu, super. No, może coś jeszcze wam nakręcę, może nie, zobaczymy. Jeśli nie, no to do zobaczenia i mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to lajkujcie i wtedy może więcej zrobię takich filmików. Dajcie mi znać na dole, jak macie jakieś propozycje na moje filmiki, albo czy na przykład ten filmik wam się spodobał, czy nie. No i do zobaczenia w moich kolejnych. Buziaki, pa pa.